naszym studiu, proszę Państwa, jest Aleksandra Kopińska, szykulnica, dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie. I porozmawiamy o nocach świętojańskich. Mówiliśmy o Zamku Książąt Pomorskich, a teraz dowiemy się, jak aktorzy Teatru Polskiego będą świętować te ważne w naszej kulturze dni. Tak, mamy, proszę Państwa, przed sobą wieczory świętojańskie i na te wieczory Państwa bardzo serdecznie przed Teatr Polski zapraszam. Przed teatr, dlatego że scenę ustawiliśmy na wodzie, podobnie jak w ubiegłym roku, kiedy to świętowaliśmy Szawoc z Tuwimem. W tym roku świętujemy wieczory świętojańskie. Scena na wodzie, pływają wianki, pływają ognie, a my śpiewamy. Śpiewamy przedstawienia również w ramach przedstawień, czy recitali aktorów, spektakle? Będzie to koncert dzisiaj, rozpoczynamy o godzinie 20 koncertem. Jest to koncert pod tytułem Nie tylko o miłości, chociaż głównie skupimy się na temacie miłości. Na noc świętojańska. Tak, noc świętojańska, wianki, kwiat paproci i wiele innych zwyczajów, o których również opowiemy, dlatego że będziemy śpiewać, ale również opowiadać o tej tradycji, kiedyś w Polsce obchodzonej, potem zakazanej, do której wracamy w różnych miejscach i momentach. Tak będzie dzisiaj, ponieważ scenę będziemy wykorzystywać aż przez 3 dni. Jutro na tej właśnie scenie od godziny 12 odbędą się spektakle dla dzieci. O godzinie 20 pan Andrzej Poniedzielski rozpocznie wieczór w środku na scenie teatru, na dużej scenie. I scena plenerowa będzie wykorzystana jeszcze w niedzielę o godzinie 17, kiedy to dla młodzieży zagra najpierw zespół Oho Koko, czyli Akademia Sztuki, i później zespół Chorzy. Czyli dziś na wodzie, a z której strony Teatru Polskiego? Scena ustawiona jest. Scenę postawiliśmy na basenie przeciwpożarowym. Nie na Odrze, tylko na basenie przeciwpożarowym. Bo były tutaj takie już domysły, że być może na Odrze coś się dzieje, ale nie, nie. Nie, tym razem nie na Odrze. Tym razem, jeżeli chodzi o Odrę, to mamy tylko chorych, którzy kiedyś byli chorymi na Odrę, a teraz są już tylko chorymi. Także nie, scena zdecydowanie na basenie przeciwpożarowym. Stoi piękna, duża, świecąca, nagłośnienie zamontowane, aktorzy od rana próbowali, wszystko na pewno się uda. Pogodę również oswoiliśmy. Miejsca już przygotowane, wstęp wolny dla wszystkich Szczecinian? Wstęp wolny. Kto z Państwa pospieszy się i przed Teatr Polski zdąży, ten zdąży zająć sobie krzesełko, ponieważ wystawiliśmy również około 300 krzeseł dla naszych gości i widzów i mamy nadzieję, że je Państwo zajmiecie. Początek o godzinie 20? Tak, rozpoczynamy o godzinie 20. Koncert jest dosyć długi, podzielony na 3 części. Pomiędzy tymi 3 częściami opowiadam właśnie troszeczkę o tradycji wieczorów świętojańskich. Więc będzie można też ten rys historyczny, etnograficzny, prawda? Tak, dowiedzieć się również tak, tego. Tak, dokładnie, tak, ten rys ciekawych. Etnograficzny, dokładnie, jest tutaj bardzo ważny. Dobrze, dziękuję serdecznie. Czyli piątek, dziękuję. Sobota, niedziela spędzamy w Towarzystwie Aktorów Teatru Polskiego, na spektaklach. Tak, dzisiaj coś dla rodziców i dla dziadków, jutro dla dzieci, a pojutrze dla kuzynów i młodzieży, dokładnie. Cała rodzina w Teatrze Polskim. O godzinie 17, tak jak mówiłyśmy. Dzisiaj o godzinie 20, tak, jutro o 12, w niedzielę o 17. Dobrze, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję pięknie za rozmowę. Proszę Państwa, gościem w naszym studiu była Aleksandra Kopińska-Szykuć. Opowiadała pięknie o tym, co aktorzy Teatru Polskiego przygotowali już na dziś wieczór przed Teatrem Polskim. Więc wszystkich Szczecinian zapraszamy do wzięcia udziału w świętowaniu Nocy Świętojańskiej. Dziękuję pięknie jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję, zapraszam. Proszę Państwa, to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Życzę Państwu miłego, ciepłego i pełnego wrażeń weekendu. Do zobaczenia ponownie w poniedziałek o godzinie 17. Do widzenia. Yeah.